chilijskiego Puerto Natales autobusem przez położone wysoko w Andach przejście graniczne wjechaliśmy do Argentyny, docierając do miasteczka El Calafate. Leży ono w południowo-zachodniej Patagonii i jest bazą wypadową do lodowców w Parku Narodowym Los Glaciares u podnóża Andów. Miasteczko powstało w 1927 roku, liczy ponad 20 tysięcy mieszkańców i jest nastawione głównie na obsługę turystów. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy z El Calafate do lodowca Perito Moreno w Parku Narodowym Los Glaciares. Do parku jest około 50 km i cała trasa tego przejazdu wiedzie wzdłuż brzegów jeziora Argentino. Jest ono największym jeziorem w Argentynie, ma 1466 km2 powierzchni, a jego głębokość sięga 324 metrów. Berberys bukszpanolistny, zwany tutaj Calafate, od którego wzięło nazwę miasto. Ma jadalne owoce, które można jeść na surowo, robić z nich konfitury lub sporządzać nalewki. Argentyna jest 8. co do wielkości krajem na świecie. Jej powierzchnia wynosi 2 780 000 km2. Liczy ponad 44 miliony mieszkańców. Zatrzymujemy się na półwyspie Magellana, wcinającym się w jezioro Argentino. Chociaż brzmi to paradoksalnie, to te drzewa usychają z nadmiaru wilgoci. Jeszcze kilka kilometrów i będziemy u czoła lodowca. Na wysokim klifie, naprzeciw czoła lodowca, zbudowano system przejść zabezpieczonych barierami. Miał tu bowiem miejsce poważny wypadek, gdy masa lodu runęła do jeziora, wywołała tak wysoką falę, że zmyła z klifu wielu turystów. Było kilka ofiar śmiertelnych.
Jesteśmy na stromym klifie zwróconym w stronę czoła lodowca. Lodowiec Perito Moreno należy do południowego lądolodu patagońskiego, największego lądolodu na Ziemi, oczywiście z wyjątkiem Antarktyki i Antarktydy. Z lądolodu patagońskiego schodzi 47 lodowców. Mniej więcej co 3 lata ma tu miejsce spektakularny dramat rozgrywający się w naturze. Lodowiec Perito Moreno dociera w tym miejscu do brzegu. Tworzy wówczas tamę z lodu do wysokości 60 metrów. Po jednej stronie tamy poziom wody podnosi się nawet o 37 metrów. Woda napiera wówczas na lodowiec, aż w końcu przecieka pod nim, rzeźbiąc głęboki tunel. Ściany tunelu nie wytrzymują naporu i grzmiąca masa lodu spada do jeziora. Huk jest podobno tak donośny, że można go usłyszeć z odległości 6 km. Jesteśmy nadal w Parku Narodowym Los Glaciares, który jest drugim co do wielkości spośród 40 parków narodowych w Argentynie. Ma prawie 4,5 tysiąca km kwadratowych powierzchni. Sąsiaduje z chilijskim parkiem Torres del Paine, w którym byliśmy niedawno. Lodowiec wznosi się 70 metrów ponad lustro wody i wspiera się o dno jeziora, które ma tu 120 metrów głębokości. To jeszcze lodowiec Perito Moreno, tyle że widziany z poziomu wody. Jest jednym z największych lodowców schodzących z Andów. Ma 30 km długości, a jego czoło ma 5 km.
Po krótkim locie z El Calafate lądujemy w Ushuaia, skąd jedziemy do Parku Narodowego Ziemi Ognistej. Nazwę Ziemia Ognista nadali wyspie żeglarze biorący udział w wyprawie Magellana. Na horyzoncie widzieli światła ognisk palonych nocą przez Indian. Większość z nich uważała, że są to wrota czeluści piekielnych. Tu bierze początek tak zwana kolejka końca świata. Zatoka Ensenada. Teren po drugiej stronie zatoki, oprócz tej wysepki, należy do Chile. Buki patagońskie. Roślina bogata w witaminę C. Używali jej żeglarze w celu ochrony przed szkorbutem. Narośla widoczne na bukach to tak zwany chleb indiański, który był jednym ze źródeł pożywienia Indian z ziemi ognistej. Wiatry na ziemi ognistej są gwałtowne i nieubłagane. Tu leżą drzewa, które przegrały walkę z żywiołem. Jesteśmy niemal na krańcu Ameryki Południowej. Do przylądka Horn jest stąd 140 km. W parku są liczne kolonie bobrów. Tu jedna z ich tam. Park obfituje w malownicze zakątki. Tutaj rzeka majestatycznie toczy swe wody, a nad nią wznosi się góra Kondora, przez którą przebiega granica argentyńsko-chilijska. Muzeum końca świata.
Indianie, których już nie ma. Śródgórskie jezioro Roca. Kolejna malownicza zatoka w parku Ziemi Ognistej, La Pataya. Tutaj kończy się słynna droga Panamericana, biegnąca od Alaski przez obie Ameryki aż do Ziemi Ognistej o długości 17 848 km. Ushuaia jest uważana za najdalej wysunięte na południe miasto na świecie. Liczy prawie 70 tysięcy mieszkańców. Stąd wyrusza około 90% wypraw na Antarktydę, odległą o około 1000 km. Wyruszyliśmy w rejs kanałem Beagle do wyspy Pingwinów. Nazwa kanału pochodzi od nazwy statku, którym pływał po tych wodach Karol Darwin w 1832 roku. Średnia szerokość kanału wynosi 3 km, a w najwęższym miejscu ma on tylko 200 metrów. Liczne podwodne skały utrudniają żeglugę po kanale. Wyspa Kormoranów. Thank you.
Latarnia morska Les Eclaireurs z 1920 roku, zwana latarnią na końcu świata. Wzdłuż kanału przebiega granica argentyńsko-chilijska, po lewej stronie Argentyna, po prawej stronie Chile. Po dwóch godzinach rejsu dopłynęliśmy do wyspy Martillo, zwanej też Wyspą Pingwinów. Jest tu duża kolonia pingwinów magellańskich. Są one średniej wielkości ptakami o długości ciała do 70 cm. Na wyspie przebywają też pingwiny białobrewe. Pingwiny magellańskie gnieżdżą się w norach. Są gatunkiem monogamicznym. Samica składa dwa jaja, których czas wysiadywania wynosi 40 do 42 dni. Wysiadywaniem zajmują się oboje rodzice. Jeśli zasoby pożywienia są wystarczające, to przeżyją oba pisklęta. Przystępują do rozrodu w wieku 4 lat. Żyją od 25 do 30 lat. Pingwin magellański żywi się rybami, skorupiakami i mięczakami. Pokarm zdobywa nurkując. Wracamy do Ushuaia. Wody kanału Beagle są zdecydowanie mocniej wzburzone niż podczas pierwszej części rejsu. W drodze powrotnej spotkała nas niemiła przygoda. Awarii uległ jeden z silników katamarana. Kapitan, manewrując drugim silnikiem, zdołał jednak doprowadzić statek do spokojniejszych wód na redzie portu Ushuaia. Wykołysało nas bezlitośnie, a wielu pasażerów odczuło nieprzyjemnie skutki choroby morskiej. Płynie już po nas statek ratowniczy. Akcja przebiega bardzo sprawnie i wprawdzie z dużym opóźnieniem, ale bezpiecznie zostaniemy doholowani do portu. Po
kilku godzinach lotu z Ushuaia docieramy do Buenos Aires. Spędzimy tu 3 dni i tu skończy się nasza wycieczka odlotem do Paryża, a potem do Warszawy. Buenos Aires jest stolicą Argentyny. Pierwsza osada została tu założona przez Hiszpanów w 1536 roku, ale w wyniku ataków miejscowej ludności została opuszczona. Ponownie założono tu osadę w 1580 roku. Obecnie miasto liczy około 3 milionów mieszkańców, a cały obszar metropolitalny 15,5 miliona. Krótka wizyta w jednej z licznych galerii handlowych. Jesteśmy w klubie Tanga Sabor na kolacji połączonej z częścią artystyczną.
centrum Buenos Aires, Pałac Prezydencki. Tutaj na balkonie pojawiała się Evita Perón, uwielbiana przez mieszkańców biednych dzielnic. Stała się jednym z symboli Argentyny. Zmarła na raka w wieku 33 lat. Statua Niepodległości. Argentyna proklamowała niepodległość w 1816 roku. Pomnik twórcy flagi argentyńskiej Manuela Belgrano. Za statuą niepodległości budynek starego ratusza. A obok nowy ratusz. Katedra metropolitalna powstała w latach 1687-1729. Fronton katedry. W katedrze jest grób bohatera narodowego walk o niepodległość Argentyny, generała José de San Martina. Fontanna przed gmachem parlamentu. Gmach parlamentu. Parlament jest dwuizbowy i liczy 72 senatorów oraz 257 posłów. Jesteśmy koło tak zwanej bombonierki, stadionu drużyny Boca Juniors, w której grał Diego Maradona. Wejście na trybuny stadionu. Niewielka turystyczna uliczka Caminito w portowej dzielnicy La Boca. Domy były tu budowane często z materiałów pozostałych z budowy statków. Różne kolory domów były efektem używania resztek farby ze stoczni. Później malowanie domów na różne kolory stało się tradycją. Thank you.
Uliczka od 1959 roku ma status ulicy Muzeum, której nazwa ma przypominać uliczkę znaną z tanga Caminito, skomponowanego w 1926 roku i cieszącego się ogromną popularnością. Wzdłuż ulicy rozmieszczone są obecnie dzieła argentyńskich artystów. Właśnie w takich biednych dzielnicach portowych ponad 100 lat temu powstało tango. Początkowo grywane i tańczone w domach publicznych, stopniowo torowało sobie drogę do reszty społeczeństwa. Cmentarz Recoleta, na którym spoczywa Evita Perón. Są tu też polskie ślady. Na cmentarzu pochowano m.in. Izabelę Walewską, wnuczkę Napoleona, której grobu jednakże nie odnaleziono. Kościół przy cmentarzu Recoleta. Kawiarnia Tortoni, w której podczas swego pobytu w Argentynie często bywał Gombrowicz. Gombrowicz dotarł do Argentyny tuż przed wybuchem II wojny światowej i przebywał tu 24 lata. Awenida 9 lipca uważana jest za najszerszą ulicę świata. W najszerszym miejscu ma 140 metrów i jest podzielona na 7 do 9 pasów ruchu w jednym kierunku. Jej długość wynosi 1 km. Obelisk wysokości 70 metrów upamiętniający uzyskanie niepodległości. Park na placu generała José de San Martina, bohatera walk o wyzwolenie spod hiszpańskiego panowania nie tylko Argentyny, ale także Chile. Wprowadzane do parku psy mogą przebywać tylko za tym ogrodzeniem. Wieża zegarowa podarowana Argentynie przez Brytyjczyków z okazji uzyskania niepodległości. Gmach teatru i opery. Widokiem na Awenidę 9 lipca kończymy nasz pobyt w Argentynie.